Witajcie ludzie, z powrotem przy kolejnym odcinku zagrajmy w Phoenix Wright Ace Attorney. Jesteśmy razem z Emą w garażu prokuratury i sprawdzimy tutaj, jak to się ostatnio wydarzyło. 22 lutego, biuro prokuratury, podziemny garaż. Czyli tutaj to się wydarzyło, w tym garażu. Wygląda na to, że nadal tutaj sprawdzają, że nadal badają. Dziwne, dziwne, że moje pierwsze odwiedziny w prokuraturze, w domu prokuratury się akurat tak wygląda. Hej, siema, witajcie! Pracujcie dalej tak dobrze! Hej, co to miało znaczyć? No cóż, za 3 lata będziemy kolegami. Więc nie zaszkodzi się przywitać, prawda? O tak, może zaszkodzić, wiesz, adwokaci nie powinni odwiedzać miejsc zbrodni. Wiesz, próbuję tutaj nie zwracać na siebie uwagi. Heda! Naprawdę oczekiwałeś, że nikt cię tutaj nie zauważy, partnerzy? Partnerzy? Howdy, partner! No, co my tutaj takiego mamy? Wygląda na to, że Bambina wyrwała i robi problemy. Te typy powinny się nauczyć trzymać swoje owce na linie, kumplu. Pan Marshall! Marshall? Wygląda dla mnie jak jakiś szeryf. Uważaj, mała. Wiem, co teraz myślisz. Ale tutaj jest miejsce polowania naszego gangu, okej? Okay? Polowanie? Miejsce na polowanie? Nasz claim. Nasze do miejsce. I naszą kopalnią złota są dowody. Jeżeli się domieszasz, to będziesz żałował, partnerzy. Wiesz, o czym marzą kaktusy na pustyni? Chcesz to wiedzieć? O czym on do cholery mówi? Biegnij do domu. Dobrej drogi, Bambina. Jeszcze muszę znaleźć dla niego jakiś głos. Bo to jest epicka postać. Z epicką muzyką. Szeryf. To jest Shanghai Kid. Czy ten Hombre to był twoim przyjacielem? Tak jakby, coś podobnego, ale on jest inspektorem. Wydaje mu się pewnie, że jest szeryfem na Dzikim Zachodzie. To jest dopiero coś. Ach, co za koleś. Dobra, co my tutaj takiego mamy? Sprawdźmy, tutaj widzę już coś na podłodze, zobaczmy co to jest. Co to jest? Portfel? O, przepraszam, strażniku! Chwileczkę, co pan do cholery robi, panie Wright? Co ja robię? Chcę, oddać ten portfel, który znalazłem policji. Nie mogę w to uwierzyć. Reguła numer 1. Wszystko na miejscu zbrodni jest dowodem. Podejdźmy do tego naukowo. Niech ma po prostu to wrzuci do swojej kieszeni. Z jakiego punktu widzenia to jest naukowe? To raczej mi przypomina kradzież. Ale i tak to zrobię. Wzywa się mnie do obowiązku i to w moim wieku. Pokażę panu wszystkie triki... pokażę panu wszystkie nowe triki... sprawdzania, albo raczej... badania. Jakie oczy się świecą. Wygląda na to, że czekała na ten moment bardzo długo. Okej, więc... niech pan zajrzy do akt sądowych, no tutaj. I sprawdzić. Musi pan dokładnie być pewnym, że obejrzał pan wszystkie... że obejrzał pan dowód ze wszystkich stron. No dobrze. Zobaczmy, sprawdźmy go z każdej strony. A tak, tutaj mogę przybliżyć, ale sprawdzić z każdej strony to... tutaj mogę kręcić, tak to działało, no to jest dopiero fajne. No widzicie, ta sprawa, że jako że została dodana na DS-ie, dodaje też nowe funkcje, których wcześniej nie było. No.
I mogę sprawdzić tutaj, czekajcie, co... O, widzi pan? To może być wskazówka. Jeżeli chce pan, chce pan go zobaczyć tą wskazówkę, to niech pan kliknie na sprawdzanie, znaczy tutaj na badanie. No to zbadajmy to. O! To jest dowód. Inspektor Bruce Goodman. Numer 5584289. Widzi pan? No więc... to jest naukowe badanie. Wydaje mi się, że tak, ale... Nie wiem, co w tym jest takiego naukowego. Inspektor Goodman. No dobrze, mamy dowód. Musimy badać każdy dowód, który znajdziemy. Wydaje mi się, że muszę teraz być ostrożny. Okej, czyli teraz możemy sprawdzić... Czekaj, nie. Dowody. Tutaj akta sądowe. Sprawdźmy... Dowód, który dostaliśmy. Ogólnie... Tu. No. Muszę uważać, z której strony mogę sprawdzać. Tutaj jest napisane... Jest napisane tutaj numer i numer roboczy. Inspektor Bruce Goodman. Bruce Goodman. Numer 5842189. Ciekawi mnie, czy jeżeli chodzi, czy ten numer musi być zawsze złożony z liczb. Z czego innego? Liter oczywiście. W końcu to litery są... bez liter nie byłoby słów. No tak, prawda. Inspektor Bruce Goodman. Numer Jabadabadu. J-Y-A-B-A-D-A-B. Rozumie pan? Czy tak nie byłoby lepiej? Jabadab? No cóż, to coś ma. No mówię przecież. łatwo ją pocieszyć, jakby to powiedzieć. Okej, czyli to teraz mamy. Co tutaj jeszcze mamy? A to co to jest? Tutaj jeszcze coś widzę. Zobaczmy, co to jest. A to jest pewnie ten samochód. No więc nie traćmy czasu. Szukajmy dowodów. I wskazówek. Ciekawe, co to tutaj jest. Tja, partnerze. Wygląda na to, że nie chciałeś pójść sam. Szeryf! Przecież już powiedziałem, że jesteście na naszym klejmie. I teraz lepiej spadajcie, bo inaczej zostaniecie kulę w głowę. Pucho, jakiś przerażający. Czy można nam powiedzieć przynajmniej jedną rzecz? Do kogo należy ten samochód? No popatrz, mała balerina chce, no mała baletnica chce, ma też dobry nosek. Chcesz wiedzieć, jak nazywa się rumak, na którego siodle przenoszone były zwłoki? He? Proszę! Bez problemu, laleczko. I tak czas na prowiant. Zabierzcie swoje tyłki do salonu na 12 piętrze, do biura kopalni złota. Albo raczej do biura kopaczy złota. Tam znajdziesz karwery, tam znajdziesz na pewno karweza, który ci zasmakuje. Biuro kopaczy złota? Jak się wydaje temu typowi, gdzie on jest? A tym bardziej, kiedy jest? Kiedy on jest? Notatka, salon karweza. Sprawdzić, prowiant. Być może powinniśmy odwiedzić ten pokój 1202. Czyli biuro... Biuro wyższego prokuratora. Trzymajcie się w każdym razie z daleka od tego samochodu. Możecie obgadywać co chcecie, ale zostawcie nasz claim w spokoju. Świetnie, wspaniale. Jasne. Wspaniale, być może... Być może mamy jeszcze więcej wskazówek, panie Wright. Rozejrzyjmy się. Przepraszam. Czy mogę wam coś przynieść? Nam? Co to ma być? Przecież to nie może tak po prostu... Pani sprzedaje pudełka z lunchem tutaj? Przecież to miejsce zbrodni. Dzień dobry. Pół na pół, prawda?
Dziękuję. A pan? Tak? Trochę chrupującego dobre dla pana? O, dziękuję. Interesujący biznes, albo pomysł na biznes. To miejsce jest tylko dozwolone albo raczej tutaj można wejść tylko za pozwoleniem. Tym bardziej ludzie z ulicy tak po prostu nie mogą tutaj wejść. Chyba, że może jesteście policjantami? A pani? Pani nie wygląda jakby była tutaj, jakby miała pozwolenie, żeby tutaj być. O nie, to przecież nie jest, przecież to nie jest miłe powitanie. Nawet jeżeli moje czasy jako, teraz będzie trudno, jako wyciskująca królowa się skończyły, tutaj teraz uważajcie, zaraz wam wytłumaczę, dlaczego wyciskująca królowa. Wyciskująca? O, jestem dość pełna, być może jednak nie zjemy obiadu. Zrezygnuję z obiadu. Jestem bardzo jestem blisko związana z tą sprawą, wiecie? Wiecie państwo? Te zdjęcia wbiły mi się, albo raczej te obrazy wbiły mi się w oczy, jak można by tak powiedzieć. Tak, te wszystkie straszne tajemnice. Tajemnice? Mój Boże. Nie jesteście chyba tym takimi szybkimi, prawda? Mam na myśli morderstwo. Zamordowanie inspektora. Co? Świadek widział mnie, kiedy popełniałam to zbrodnię. A więc to pani jest świadkiem, o którym mówiła moja siostra. Proszę? Wyciskująca królowo, powiedz nam, co się zdarzyło. Nazywam się Angel Star, zapamiętajcie to. Albo będziecie leżeli trzęsąc się na ziemi, zanim się obejrzycie. Tak. O mój Boże, ona mówi serio. Ciekawa postać. Teraz w każdym razie, dlaczego wyciskująca królowa? Można by to wytłumaczyć na parę sposobów. Chodzi głównie o to, że jest to królowa. Że królowa władczyni, która zdobywała informacje, tak jakby, która potrafiła zrobić wszystko, żeby zdobyć informacje. Czyli tak jakby, jak ma kogoś, kto ma informacje, to wyciska te informacje po prostu z niego. W niemieckim jest to, można by to przetłumaczyć dosłownie na wyciskująca królowa, a z angielskiego można by to przetłumaczyć na wykasłająca królowa. To wyciskująca jest na polski, myślę, że najlepiej. Albo królowa informacji, ale wyciskująca królowa myślę, że najlepiej pasuje. To jest trochę, wiem, że to trochę takie dziwne, ale no wiecie, w angielskim i w niemieckim też jest to dziwna nazwa. Ale jest to zarazem, no jest to ciekawa postać, powiedzmy tak. Szczególnie ta czapka, popatrzcie. Optycznie jest to naprawdę jedna z lepszych postaci, jakie w tej grze istnieją. Przebija panią May i pana White'a na głowę, powiadam wam. Porozmawiajmy z nią jeszcze. Co do sprawy. Jakoś wiedziałam. Wczorajszy dzień był dniem przeznaczenia. Wiedziałam, że coś takiego się stanie. Tak właśnie, dokładnie tak jak wiem, że w piątki na naszym menu głównym jest... Nie dorsz, tylko... Jak się ta ryba nazywa po polsku. Tak samo jak wiem, że na naszym menu w piątki są... Nie śledzie, nie dorsze, nie... Nie tuńczyki, tylko... To ostatnie, co mi zostaje jeszcze, to jest takie często jadalne. Mój Boże, nie śledź, tylko... Obojętnie, w każdym razie ryba. Przeznaczenie? Więc wczoraj był jakiś ważny dzień? Jakiś szczególny dzień? Jest pan adwokatem, prawda? Więc powinien pan o tym wiedzieć. Powinien pan znać te naprawdę okropne rzeczy, które dzieją się tutaj w domu niesprawiedliwości. Złe czyny? Jakie złe czyny? Prokuratorze.
prokuratorzy nie boją się oplamić życia, albo raczej oplamić imienia niewinnych. A wczoraj jeszcze uczcili swoje złe zamiary i swoje złe czyny. Dali mu nagrodę prokuratora roku. Co za żałosna sprawa. Co za teatrzyk. A więc mówi pani... Wczoraj było coś tak jakby spotkanie prokuratorów? Próbowałam podać na obiad coś złego. Albo znaczy ozdobić ich obiad czymś złym. Czy nie lubi pani prokuratorów? A może chce nam pani powiedzieć, że istnieje jakiś naukowy dowód? Jakiś naukowy dowód, który przedstawia, że są źli. Młoda damo, jest bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie jest mnie tak. Nie brać mnie tak na poważnie. Niedługo się dowiecie, dlaczego nazywa się mnie królową, znaczy wyciskującą królową. O! Najgorszy wśród złych, został wczoraj uczczony. W jego samochodzie znaleziono zwłoki. To jest dowód, że pożera on najgorsze z najgorszych obiadów. Co to ma znaczyć? Ona z tymi obiadami. Naprawdę? Naprawdę co? Jestem zmieszany. Nie kapuję tutaj wszystkiego. Jedno jest jasne, ta dama od jedzenia na pewno nie lubi prokuratorów. Ale to pewnie lubi adwokatów, co? No pewnie tak. A więc, co dokładnie się wczoraj stało? Co dokładnie pani widziała, pani Star? To była fascynująca gra aktorska, to jest pewne. Wydaje mi się, że teraz rozumiem, co można zrozumieć co można zrozumieć pod zemstą kobiety. Obserwując, jak Lana Sky tak prowadzi ten nóż. He? Jej nóż przecinał mięso. Nie, przecinał duszę. Naprawdę bardzo warte obejrzenia, albo raczej warte obserwowania, albo raczej warte zapamiętania. No tak jakby. Zobaczenia i zapamiętania. Ma pani na myśli, że widziała pani morderstwo? To zbrodnie? Dźwięk przecinanych srebrnych nici, które trzymały go przy życiu. I rytmiczne uderzenie noża pani Lany Sky. Chwileczkę, zna pani Lany Sky? Oczywiście. Prawdziwa bohaterka. Raczej prawdziwie bohaterskie, tak zostać po prostu generalną, albo raczej najwyższą, no generalną prokuratorką. Ciekawe, ile wisielców zaprowadziło ją na tej drodze. Ona zawsze zabiera ze sobą tylko lekkie rzeczy, albo raczej lekkie bagaże. Dlaczego ta ładna kobieta od jedzenia, która sprzedaje jedzenia, zna imię generalnej adwokatki? Generalnej prokuratorki, he. Angel. Czy możemy się dowiedzieć trochę o pańskiej osobie, o pani? Pani Star? Jestem tutaj codziennie i sprzedaję obiady. Importuję najbardziej świeże i najlepsze, jedzenia. Z dalekiego wschodu. Z jakiegoś powodu moje obiady w paczkach są jakimś wielkim hitem. Dlaczego nie robi pani jedzenia tutaj, zamiast go importować? Czy powiedziała pani coś? Nie! Tylko prawdziwi smakowcy mogą to rozumieć.
Ci, którzy spróbowali generalną sos... trzykrotną... trzykrotne pudełko lunchowe. Ci, którzy to spróbowali. Ja... nie mogę. Wygrała pani. Nie chcę nawet wiedzieć, jak to smakuje. Obojętnie, możemy przejść co do... znaczy... nie. Obojętnie, w każdym razie przychodzę tutaj, żeby sprzedawać obiady. Jedzenie, znaczy się. Mój chłopak pracuje tutaj w biurze. Jako strażnik. Jako strażnik biura prokuratury. Pański chłopak? Pani chłopak? Widzicie ten pokój tam? Ten pokój strażniczy? To szklane przejście? Sprzedaję jedzenie, jak już tutaj jestem, to odwiedzam go tam. Skoro już tutaj jesteś, wygląda na to, że naprawdę jej interes jest jej ważniejszy od miłości. Żeby zanalizować też trochę tę sprawę naukowo... Pani Star... Więcej, znaczy ona chciała, ja miała na myśli pewnie coś takiego. Więc naukowo podsumowując i analizując, pani Star jest tutaj jeszcze z innego powodu niż tylko sprzedawania obiadów. No, bardzo przydatna analiza, na którą potrzebowałem trochę dłużej, żeby ją przeczytać. Prokuratura. Czy prokuratorzy zrobili na pani jakieś złe wrażenie, pani Star? Czuję trochę, taką trochę nienawiść. Nienawiść? Być może. Prokuratorzy są wszyscy tacy sami. Im wyżej się postaną, tym gorsi się stają. Im wyżej się wspinają, tym gorsi się stają. Jak dziesięcioletnie muszle w zupie. Jak dziesięcioletnie muszle w zupie. Ciekawi mnie, czy pani Star jakieś miała kiedyś w przeszłości jakieś problemy z prawem. To byłaby jasna sprawa otrucia pokarmowego. Wydaje mi się, że teraz naprawdę wiem, dlaczego Wydaje mi się, że teraz pani mówi jak wyciskująca królowa. Wydawało mi się, że była ona tylko sprzedawczynią jedzenia. Ale nie jestem teraz taki pewny. No, to wszystko, co możemy z nią na razie omówić. I ludzie, to jest takie... To jest fajna postać, to jest fajna sprawa, ale już teraz, na początku, jeszcze nigdy w tym let's playu nie miałem chyba tyle problemów, że musiałem co chwilę sprawdzać niektóre słowa, jak po polsku je przetłumaczyć. Albo mam zły dzień, albo w tej sprawie dużo takich słów przychodzi, które nie przypominam sobie w polskim języku i muszę sobie zawsze przypomnieć, jak to dokładnie przetłumaczyć. To takie... no... Mam nadzieję, że nie będziemy mieli tyle problemów dalej. No ale dobrze, Biuro Najwyższego Prokuratora. No może nie najwyższego, ale takiego wyższego. Jest zwykły prokurator, wyższy prokurator i generalny prokurator. 22 lutego. Biuro Wyższego Prokuratora. Spokój 100-1202. No, ale to zobaczymy w następnym odcinku, ludzie. Kto tutaj mieszka? Wy już wiecie oczywiście, kto tutaj mieszka, jak tylko zobaczycie ten pokój. Do następnego odcinka, na razie, cześć. Tego odcinka, na razie, cześć. Tego odcinka, na razie, cześć. Tego odcinka...